should we? Pokój, bracia. Witajcie. Budzi się nowy dzień i my razem z Nim, a Kościół Nasza Matka daje nam słowo na ten dzień, pokarm, o który prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I otrzymujemy chleb. Chleb, abyśmy nie byli głodni dzisiaj, abyśmy zostali nasyceni. Słuchamy, wracamy w zasadzie do słuchania tego wspaniałego kazania na górze. Chrystus wychodzi na górę, tak jak Mojżesz wychodzi na górę i jak Mojżesz otrzymuje 10 słów na tych dwóch kamiennych tablicach, tak Chrystus proklamuje nowe prawo, nowe 10 słów, które nie są już zapisane na kamiennych tablicach, ale palcem Boga, ogniem Ducha Świętego zapisane we wnętrzu. Nowy człowiek, nowe stworzenie, dynamizm, który zostaje wlany w nasze życie, aby nami kierował, aby nas popychał do życia. Słuchaliśmy tego słowa ostatnio. Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Chrystus wypełnia to prawo i pokazuje, na czym polega prawo, które zostało wlane w nasze wnętrze ogniem Ducha Świętego. Na miłości. Na miłości całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. I Chrystus mówi, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie, bo oni mając te 613 przykazań, które wyciągają z tych pięcioksięgu, zastanawiają się, jak przestrzegać, co wolno, czego nie wolno. I Chrystus, kiedy rozmawia z nimi, oskarża ich, mówi, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie, to nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego, to Bóg nie rozpocznie tego królowania w naszym życiu, w naszych małżeństwach, w naszych rodzinach. 10 słów, 8 błogosławieństw, które odpowiada 10 słowom. I dzisiaj słuchamy komentarza do jednego ze słowa. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Widzimy, jak Chrystus przenosi ten punkt ciężkości, sprawa, która jest na zewnątrz człowieka i musi być przestrzegane, do prawa, które jest zapisane w sercu. Kiedy traktujemy tą sprawę, to słowo, nie cudzołóż, tak jak się traktuje prawo zewnętrzne, to natychmiast przychodzą pytania. No tak, ale to kiedy już się cudzołoży? Przecież jeżeli ja tylko pójdę z kawą, na kawę z tą koleżanką z pracy, to przecież nie jest cudzołóstwo. Można czy nie można? A jak ją przytulę na pożegnanie, pocałuję w policzek, albo jeżeli się pocałujemy, to przecież jeszcze nie jest cudzołóstwo. A jak czatuje, no mąż ciągle zajęty, a potem jak przychodzi, to albo mecz ogląda, idzie spać, no nie mogę rozmawiać, no to mam takiego przyjaciela, z którym sobie piszemy, albo rozmawiamy. Przecież do niczego nie doszło. To, rozumiecie, to jest ten poziom zewnętrzny pewnego przykazania, które jest czymś danym, żeby go przestrzegać, które chcemy przestrzegać, oczywiście, ale Chrystus mówi nie, on zapisane w sercu i w sercu każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się cudzołóstwa. Nowe stworzenie, prawo wypisane w sercu, nowa sprawiedliwość, większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie. I bardzo ciekawe jest, wiecie, ja próbowałem popatrzeć się, jak te 8 błogosławieństw odpowiada 10 słowom. I nawet
gdzieś, nie wiem, czy to jest Boża intuicja, może jest intuicja, może to są takie dywagacje moje, próba zobaczenia czegoś w czymś, czego nie ma. Nie wiem, ale wydaje mi się, że pewna intuicja jest, że każde błogosławieństwo odpowiada jednemu z 10 słów. Ja popatrzyłem się na te 10 słów tak, jak występuje ono w piśmie, nie tak, jak jest ułożone w tym porządku katechetycznym, które się uczy dzieci, ale tak, jak ono występuje w piśmie. I zobaczyłem, że rzeczywiście każde z błogosławieństw odpowiada jednemu ze słów. Zobaczcie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I błogosławieństwo, które mówi, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Prawda? Bóg, który króluje, który jest jedyny, któremu oddaje panowanie w moim życiu. Nie ma innego Boga, nie ma świętego spokoju, pracy, kariery, nie wiem, rodziny, jako idola, który porządkuje moje życie, ale jest Bóg. Jestem ubogi, jestem tym, który ciągle przyjmuje, daje się prowadzić Bogu. Potem nie będziesz wzywał imienia Boga swego nadaremno. Mówił, że jesteś chrześcijaninem, jak nim nie jesteś. I błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Nie? Czy ta walka o to, żeby pełnić wolę Ojca, żeby być tym, kim jestem. Nie mówić, że jestem chrześcijaninem, jak i mówić, że moim Bogiem jest Ojciec Niebieski. Jak do Ojca wołam, Ojcze wołam do wszystkich innych rzeczy, od których potrzebuję pocieszenia, tego głębokiego pocieszenia na wszystkie smutki. Pamiętaj, abyś dzień swój święcił i błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Ta sprawiedliwość krzyża, gdzie Bóg króluje, gdzie Bóg sprawia, że moje życie jest święte, gdzie mogę odpoczywać, mogę doświadczać nasycenia. Dobrze, nie będę mówił wszystkich, bo na końcu nigdy nie skończę tego słowa. Ono powinno być krótkie, bo jest na początek dnia. Ale mamy też to słowo nie zabijaj, które mówi błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, bowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Nie cudzołóż, to jest błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Będą oglądać Boga w swoim małżeństwie. Wiemy, że małżeństwo jest zawierane w obliczu Boga, który mówi amen na to małżeństwo, który to małżeństwo do siebie doprowadza, który jest pośrodku tego małżeństwa. Jan Paweł II nazywa małżeństwo rodzinę chrześcijańską, małżeństwo chrześcijańską trójcą w misji, Bogiem, który się uobecnia, błogosławieni czystego serca, to znaczy mieć czyste serce, to znaczy nie pożądać, nie traktować drugiego jako przedmiot, który może dać mi przyjemność, jest dla mnie użyteczny, spełnia moje oczekiwania, spełnia moje potrzeby. Błogosławiony czystego serca, ten, który kocha całym sercem, tak jak Chrystus, który daje sobie przebić serce, daje się zranić. To jest coś, co Chrystus mówi w tym dzisiejszym komentarzu. Nie? Ale co sprawia, że ta miłość, to czyste serce się rodzi? Musimy wrócić do tego, co otrzymaliśmy. Mianowicie musimy wrócić do tych ołtarzy, które w małżeństwie rodzą miłość, rodzą życie. 3 ołtarze. I myślę, że to jest taki dobry moment dla nas, żeby zadać sobie pytanie, jak one funkcjonują. Jak funkcjonuje stół? Jak funkcjonuje stół? Czy naprawdę siadamy razem i jemy razem i spędzamy czas razem, rozmawiając, słuchając siebie nawzajem? Czy gromadzimy się razem, żeby modlić się, żeby słuchać się, przebaczać sobie nawzajem, żeby zadawać sobie pytanie, czego Bóg od nas chce? Czy funkcjonuje ten ołtarz, jakim jest ołtarz Eucharystii, kiedy idziemy razem, żeby spożywać z tego samego chleba? To, co Słowo dzisiaj, wczoraj mówiło,
w Boże Ciało, prawda? Święty Paweł, który mówił, że udział w tym jednym chlebie sprawia, że stajemy się czymś jednym. Co wprowadza jedność w małżeństwie? Udział w Chrystusie, który przychodzi, żeby nas karmić, który nas przeprowadza przez tą całą liturgię, stawiając nas, tak jak wczoraj słuchaliśmy w tej Księdze Powtórzonego Prawa, upokarzając nas, anoteka, wprowadzając nas do parteru, pokazując prawdę o nas. Tak zaczynamy tą całą liturgię. Kiedy modlimy się, niech Duch Święty zjednoczy nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. To dokonuje, to życie przychodzi. Przychodzi ten dynamizm, moje ciało wydane, moja krew wylana, bierz i pij, to czyńcie na moją pamiątkę. Wtedy jest to czyste serce, bo przyjmujemy to serce nowe, które pochodzi od Chrystusa, który daje się zranić, żeby wylała się cała krew Jego, aż do ostatniej kropli. Kochając do końca, to sprawia, że można być w jedności, że można widzieć Boga, Boga działającego, Boga uobecniającego się. No i jak funkcjonuje łoże małżeńskie? Czy traktuje potrzeby drugiego wyżej od swoich? Czy jest to miejsce, gdzie rodzi się życie? Tylko gdzie, czy też, nie wiem, chodzi o spełnienie tego pożądania, o którym mówi Chrystus? To pożądliwie patrzy na kobietę, nie? Myślę, że to są te pytania, które zadaje nam to słowo dzisiaj, skrutując nas. Ja zapraszam was, żebyście, jeżeli Pan Bóg wam pozwoli, porozmawiali w swoich małżeństwach na ten temat, jak to wygląda dzisiaj, co przeżywacie dzisiaj. Może to jest dobry sposób, dobra okazja na to, żeby usiąść razem do stołu wieczorem i spędzić w ten sposób czas. Co dalej mówi Chrystus? Czy mówi, jeśli więc twoje prawe oko jest powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. I autor listu do Hebrajczyków mówi tak, uwaga. Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciwko grzechowi. To jest też bardzo słowo. I pytanie, rzeczywiście walczyliśmy o tę miłość, bo to nie chodzi tyle o walkę ze złem. Chodzi o to, żeby walczyć o dobro, walczyć o miłość, żeby ona była. Czy walczę o miłość, walczę o tą miłość w małżeństwie, w rodzinie, aż do przelewu krwi, jestem gotowy dać swoje życie, jestem gotowy stracić twarz, stracić szacunek, stracić czas, stracić moje marzenia, stracić moje pragnienia, żeby ta miłość przyszła, żeby się rozlała, bo tak Chrystus wprowadził nas w nowe życie. Nie kiedy wygrał, kiedy postawił na swoje, kiedy na argumenty wygrał, kiedy udowodnił błąd, nie. Kiedy się wycofał, tak jak Bóg stwarzając świat się wycofał, żebyśmy mieli życie, żebyśmy mogli oddychać. Pytanie. Opierałem się aż do przelewu krwi, walcząc przeciwko grzechowi? I możemy zadawać sobie pytania. Ufam, że Duch Święty będzie wam pomagał. Byłem gotowy wrócić do domu od razu, wiedząc, że to znaczy dla mnie, o, nie było cię cały dzień, wreszcie jesteś, to zajmij się trochę dziećmi, bo tyle spraw jeszcze jest na głowę, nie zdążyłam nic zrobić. Aż do przelewu krwi. Wstawać w nocy do dzieci, kiedy płaczą. Albo iść z żoną na zakupy, kiedy wiesz, że gdybyś ty sam poszedł, to 10 minut i sprawa rozwiązana, ale ona prosi, żeby pójść. Aż do przelewu krwi, walcząc przeciwko grzechowi. To jest, wiecie, to jest słowo poważne dzisiaj, dlatego że temat małżeństwa, relacji między mężczyzną i kobietą jest bardzo poważny i podstawowy. Podstawowy. Bo tak żyjemy w tych relacjach. To jest nasze życie, to jest nasz dom. I albo będziemy czystego serca i widzieli, oglądali Boga obecnego i cieszyli się i byli szczęśliwi, albo będzie piekło. Jestem gotowy
poświęcić moje oko, poświęcić moją rękę, poświęcić moją nogę, żeby moje życie nie było piekłem, ale żeby było niebem na ziemi, jestem gotowy? Czy ciągle bronię tego wszystkiego, myśląc, że w ten sposób będę szczęśliwy i doświadczając porażki za porażką? Jest taki komentarz w Midraszu do Księgi Rodzaju, który mi się jakoś przypomniał w tym kontekście. Ja kiedyś go mówiłem, kiedy komentowałem pierwszy psalm. Jest bardzo fajny, posłuchajcie. 6 organów danych jest człowiekowi na jego służbę. Nad 3 ma władzę, nad 3 nie. Nie ma władzy nad okiem, uchem i nosem. To znaczy człowiek widzi, co nie chce widzieć, słyszy, czego nie chce słyszeć, wącha, czego nie chce. Ma natomiast władzę nad ustami, rękami i nogą. Widzicie, w tym kontekście tego oka, ręki, nogi, o której mówi Chrystus, to trzeba odciąć. Tak. Jeżeli chce, może zająć swoje usta rozważaniem słowa. Jeżeli chce, może zająć je oszczerstwem, przekleństwem, złorzeczeniem. Jeżeli chce, będzie wznosić swoje ręce do modlitwy. Jeżeli chce, będzie nimi kraść i zabijać. Jeżeli chce, może zająć swoje nogi, udając się do teatru albo cyrku. Jeżeli chce, może udać się do synagogi lub jeszywy, żeby studiować słowo. I Talmud kończy tak. I żeby człowiek nie mówił, to wszystko zrobiłem, przecież byłem na liturgii, przecież wznosiłem moje ręce, modliłem się, przecież byłem zajęty robieniem, nie wiem, skrutacji, wszystko spełniłem. I żeby człowiek nie mówił, to wszystko zrobiłem, więc mogę teraz spać spokojnie, psalmista dodaje, lecz ma upodobanie w Słowie Pańskim, ono rozbrzmiewa w jego wnętrzu dniem i nocą. No to jest ten komentarz ich do tego rozważania słowa dniem i nocą, prawda? Ale dla mnie w tym kontekście tej ręki, nogi jest, żeby wrócić, bo nie chodzi o to, żeby walczyć przeciwko grzechowi, chodzi o to, żeby walczyć o dobro, a jest jeden dobry, to jest Bóg, walczyć o Boga, walczyć o swoją relację z Bogiem. Żeby walczyć o relację w małżeństwie, trzeba wrócić do walki o relacji z Bogiem, wrócić do relacji z Bogiem. Ja myślę, to jest coś, co rozbrzmiewa. Zobaczcie, pierwsze czytanie dzisiaj Eliasz. Wobec depresji, którą mam, mówię, Panie, zabierz mi życie. Nie chce mi się żyć. Moje życie jest porażką. Może tego niektórzy z nas doświadczają, że to małżeństwo jest porażką, nie? Że to rodzicielstwo jest porażką. Nie wiem. Choreb, co robi Eliasz? Idzie do góry Choreb. Dlaczego idzie tam? Bo idzie do początku, wraca do początków. Tam, na Chorebie, czyli na Synaju, Izrael otrzymuje 10 słów. Otrzymuje tą intymność z Bogiem, który rozmawia, który mówi, który daje im słowo, które ma ich prowadzić, ma im pomagać w osiągnięciu życia szczęśliwego, wejściu do ziemi obiecanej i kosztowania owoców z winnic, które nie sadzili, mieszkania w domach, których nie budowali. I tam idzie, i tam też. Tam też był też ten cud miłosierdzia Boga, który wobec grzechu złotego cielca, bo być może też są jakieś grzechy, które są naszym udziałem. Poraniliśmy się nawzajem, zrobiliśmy różne rzeczy, ale tam Bóg objawia się Mojżeszowi i wypowiada to swoje imię. Mówiliśmy o tym niedawno. Nie? Tam objawia swoje imię i objawia się Mojżeszowi. Tam Eliasz się udaje. Musimy udać się, wrócić do początków, bracia. Wrócić do relacji z Bogiem. Błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Będą oglądać Boga w swoim życiu, działającego, podtrzymującego nas, przychodzącego, żeby przebaczać, żeby zbawiać, żeby dawać życie i dawać niebo na ziemi w naszych małżeństwach, które mają być niebem na ziemi, królowaniem Boga, Trójcą w misji.
Jeszcze ostatnia myśl z tym związana. Bo Marek, kiedy mówi o tej nodze, o oku, o ręce, umieszcza ten logion w trochę innym kontekście. Mówi to w kontekście zgorszenia. I to jest, myślę, bardzo ważne, żeby dzisiaj też o tym pamiętać. Bo Chrystus mówił, wy jesteście światłością świata, jesteście solą ziemi. Jeżeli sól utraci smak, jeżeli światło nie będzie świecić, jeżeli światło będzie ciemnością, to na nic się nie przyda, na wyrzucenie. Zostaliśmy i małżeństwo chrześcijańskie jest Trójcą w misji, jest uobecnia miłość Boga, uobecnia Jego przebaczenie, Jego moc, Jego działanie. Jest potrzebne w dzisiejszym świecie. Jeżeli to utracimy poprzez to, że dla nas ważniejsze są wszystkie inne rzeczy, że straciliśmy relację z Bogiem, że ta miłość w małżeństwie jest przedmiotowa, że dochodzi do zdrady, do zniszczenia tego wielkiego dzieła Boga, to działamy przeciwko Bogu. Powodujemy zgorszenie, że ludzie widząc mówią, Bóg nie ma władzy, Bóg nie ma mocy, Bóg nie jest miłością, przebaczenie nie istnieje. I to dotyczy się dzieci, które patrzą się i które się uczą tego wszystkiego. I albo Bóg jest, albo Go nie ma. Jeżeli Go nie widzą w małżeństwie rodziców, to Go nie ma. Ale także i sąsiedzi, wszyscy ludzie wokoło, którzy się patrzą i mówią, staliśmy się widowiskiem dla świata. I to jest prawda. Na końcu tego logionu Marek mówi, dobra jest sól, lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? I mówi, miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Miejcie sól w sobie. To cierpienie, zdolność do cierpienia, kochając, dając się zranić, zaprowadzając pokój, pokój Chrystusa. Nie tak, jak daje świat, że nie ma wojny, jest zawieszenie broni, jakoś poukładany układ sił rozwymierzony. Nie. Ten pokój, który daje Chrystus, którym jest zburzenie muru wrogości, jest ta doskonała jedność. Tego wam życzę dzisiaj. Trochę długo mówiłem. Przepraszam was bardzo. Może następnym razem uda mi się mówić krócej. Życzę wam dobrego dnia. Niech Pan da wam łaskę tego czystego serca dzisiaj. Niech Pan da wam łaskę czasu, abyście mogli usiąść i może porozmawiać ze sobą nawzajem. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Pokój wam.